Dzień dobry, witam serdecznie. Moje nazwisko Sokalski Michał. Reprezentuję gospodarstwo agroturystyczne, a przy okazji zagrodę edukacyjną Pytlówka w Staszku. Zajmujemy się prowadzeniem zajęć edukacyjnych. Teściowie zaczynali to już od 1998 roku, w którym to przyjeżdżali do nas pierwsze rodziny z dużych miast, z Warszawy, z Krakowa, żeby pokazać dzieciom, jak ta wieś wygląda. Dzięki wsparciu i pomocy Centrum Doradztwa Rolniczego z Krakowa oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego byliśmy w stanie opracować nowe programy. Byliśmy w stanie opracować programy, które sprostają wymaganiom nauczycieli, którzy do nas przyjeżdżają. I w ten sposób powstało kilka programów, które realizujemy. Nie będę ich tutaj umawiał, skupię się tylko na jednym, żeby pokazać Państwu, jak silnym narzędziem może być wizyta i lekcja w naszych zagrodach. Przede wszystkim prowadzimy zajęcia w całym gospodarstwie. To są zajęcia na polu. W tym przypadku będziemy mieli część programu o ziemniakach. Oglądamy, jak rosną. Proszę Państwa, często jest przy okazji realizacji programu na przykład na straganie, idziemy w pole i mówię do dzieci, no to poszukamy teraz ziemniaków. Nie da się. Dzieci nie wiedzą, gdzie są ziemniaki, ponieważ są pod ziemią, tak? A dzieci tego, no nie wiedzą, tak? Ostatnio był, proszę pana, jaki wielki pan? No była olbrzymia, była cukinia, tak? Wiele rzeczy pojawia się, które powinniśmy przekazać i które my jako zagroda będziemy starali się pokazać. Przygotowaliśmy także specjalne miejsce, które służy także podczas niepogody. W Starej Stodole zorganizowane zostało muzeum, w którym pokazujemy, jak dziedzictwo kulturowe jest cały ciąg do chleba, cały ciąg do lnu, czyli to, jak kiedyś wyglądało życie na wsi. Dzieci mogą prać na tarach. Oczywiście wcześniej muszą przynieść wodę. No skąd wziąć tą wodę? Nie bierzemy jej z kranu, tylko no, albo z rzeki, albo ze studni. Skoro ze studni jest żura, w którym dzieci mogą wyciągnąć, jeżeli ta woda jest zimna. Pojawiają się pierwsze doświadczenia, tak? Dlaczego ten żuraw? No bo przecież wiatr jest olbrzymie ciężki, a przy tym pomocy tego żurawia jakoś da się to wyciągnąć. Również robimy masło. Tak samo jak tutaj kolega wspominał o chlebie, o bardzo ważnej rzeczy. Staram się pokazać, ile kiedyś wymagało zachodu, żeby zrobić ten chleb i dlaczego takim szacunkiem powinniśmy go darzyć. Takie obrazki są bezcenne. To są na przykład dzieci, które normalnie są powiedzmy niejadkami, ale zrobiły własny chleb, zrobiły własne masło i teraz mogą sobie usiąść, wybrały sobie same to miejsce, nikt im tego nie podpowiadał i siedziały, jadły masło i sobie opowiadały, że fajnie, że dobrze, że szybko. To są fantastyczne obrazy. Tak jak mówiłem, to przejście po pastwisku, po ogrodzie, mnóstwo zapachów. To jest to, co jest najważniejsze w zagrodach edukacyjnych, to, że oglądamy różne miejsca. Ponieważ czas goni, chciałbym pokazać na przykładzie jajka, czyli prosty temat. No jajka, cóż można o nim powiedzieć, jest żółtko, białko. Okazuje się, że tak, oho, można zrobić z tego olbrzymi program. Ja wymienię tylko kilka pytań, które możemy zadać dotyczące tego jajka. A ja bieram to w zupełnie inną formę. Nie zadaję pytań wprost. Robię dzieciom zagadkę. To jest cała bajka, którą muszą same rozegrać, wcielić się w rolę, walczyć z jakimiś tam siłami. I poprzez zdobytą wiedzę, poprzez to, że nauczą się o tym jajku, przy okazji o górach, o gospodarstwie, będą mogły wykorzystać tą wiedzę i rozwiązać tą długą zagadkę. Pojawiło się pytanie, kto je zniósł. Oczywiście odpowiedź jest prosta, kura. Tutaj możemy zobaczyć tą kurę, tą kaczkę, gęś. Proszę Państwa, oczywiście dzieci zaraz powiedzą, że dinozaur. Świetnie, że to pada. Zaraz możemy powiedzieć, no dobrze, znoszą ptaki, znoszą też gady, znosiły dinozaury. Skoro różne zwierzęta znoszą, te jajka są różne. Możemy pokazać tym dzieciom, jak wyglądały te jajka, czy są małe, duże, że są okrągłe. Dzieci to uwielbiają. Zobaczyć rzeczywiście już jajko strusia robi rzeczywiście prawdziwą furorę. Tak i każdy ustawia się w kolejce, żeby dotknąć. Oczywiście jest taka relacja, skoro im większe zwierzę, tym większe znosi jajko.
mnóstwo pytań się pojawia przeróżnych ze strony dzieci, między innymi kto zniósł największe jajko. Na to wszystkie staramy się pytania odpowiedzieć. Tutaj przykład tego właśnie, jak to wygląda, czyli jak najwięcej czasu na powietrzu, jak najwięcej gier i zabaw. Gdzie je znaleźć? Czyli odpowiedź jest w kurniku. No dobrze, ale gdzie jest ten kurnik? Jak on wygląda? No trzeba poszukać. Kolejnym przykładem czegoś, co dzieci mają problem do rozróżnienia, jest stodoła i szroba na przykład. Ale jeżeli pójdziemy do tego kurnika, z tego spichlerza weźmiemy zboże dla kur, ze stodoły uda nam się wziąć trochę siana czy słomy, żeby zrobić dla tych kurek jakieś siedzisko, dużo lepiej to zapamiętają. A przecież ta stodoła, chodźmy do stodoły, weźmy ze stodoły siano, weźmy słomę, to jest siano, to jest słoma, pojawia się mnóstwo różnych rzeczy. To jest tylko program o jajku, a już mamy budynki gospodarcze. Wydawałoby się również w kurniku, co można o kurniku powiedzieć. Proszę Państwa, po co są kraty w oknach? Świetny temat do nawiązania do łańcucha pokarmowego. No przecież są lisy, które wchodzą, trzeba się zabezpieczyć, ja te kurki karmię, one mi dają za to jajeczka, tak? Ale przyjdzie lisek, który chce mi to zjeść. Te programy są o tyle elastyczne, że można je dostosować do różnych grup wiekowych, bo jeżeli będziemy mówili o budowie strukturalnej jajka, coś to ciężko jest dzieciom pokazać, ale są tak, zagrody edukacyjne radzą sobie w różny sposób. My na przykład bierzemy liny, jedna lina jest biała, która symbolizuje białko, jedna jest żółta, która symbolizuje żółtko. No i teraz dzieci, cała klasa bierze sobie te liny i układa z nich jajko, są w środku tego jajka i za chwilę dojdzie, no dobrze, ale zobaczcie, to żółtko jest w środku, jakby to jajko nim ruszamy, to żółtko uderzy w tą skorupkę, no to trzeba je czymś przywiązać, no więc pojawiają się sznury białkowe i w ten sposób dochodzimy, to przecież dzieci mi powiedzą, no tak, przecież ono się rozbije, pomiesza, no to przywiąż mi je czymś, tak, no to przywiążę mi je tymi sznurami białkowymi na przykład. I w ten sposób staramy się, żeby dzieci same dochodziły, same zadawały pytania, i same jak gdyby tworzymy program, bo to one zadają pytania, my możemy tylko ukierunkować. Wartości odżywcze. Też również wydawałoby się ciężki do pokazania. Mi się udało wymyśleć układanie z jajka. Czyli dzieci muszą przejść sobie po ogrodzie, znowu jest element spaceru, znowu jakiś przemieszczanie się i znaleźć szybko element jajka. Czyli każde dziecko jest zadowolone, bo poszukało coś przy okazji, może poczytać, że o, znalazłam witaminę A. Świetnie, bo witamina A jest mi potrzebna do tego, żeby miał zdrowe poznawcie, zdrowe włosy, świetnie widział. A pani profesor to prosiła, żebyście jeszcze znaleźli lecytynę, bo żebyście pamiętali, co jest zadane na pracę domową, tak? W ten sposób możemy nawiązywać i jak gdyby podpowiadać dzieciom to, co jest ważne. Proszę Państwa, skrócę to, żebyśmy się wyrobili w czasie i dojdę do tego, co wydaje mi się jest najważniejsze. Jeszcze jeden slajd. A propos kur. Jedno z najczęstszych pytań od dzieci. Czy mogę przytulić kurę? No, dzieci potrzebują tego, tak jak było wcześniej wspomniane. No, kury może nie, ale przecież są na przykład jagniątka, które urodziły mi się 2 tygodnie temu. No świetnie, możesz przytulić, możesz owieczkę przytulić, możesz pogłaskać kucyka. Jest pies, są koty. To wszystko sprawia to, że te dzieci rzeczywiście przeżywają, no bo przytulenie jagniątka, nie oszukujmy się, dla dziecka jest wyjątkowym przeżyciem, tak? Jeżeli połączę to wszystko z tymi informacjami, które uzyskało, wychodzi nam przepiękny proces edukacji poprzez doświadczenia, poprzez to, co zrobiły, poprzez to, że musiały razem współpracować, nauczyły się czegoś. To jest wszystko to, co, albo część właściwie, tego, co możemy się, co dzieci mogą się nauczyć przy programie o jajku, tak? Pojawiają się elementy kuchni regionalnej, no bo to jajko, jak wiemy, no możemy na przykład zalewką zjeść, tak? Oczywiście później dzieci mają czas wolny, co też jest dla nich bardzo dobre, bo jest to nagroda za rozwiązanie tego ciężkiego zadania. I teraz, jak dzieci mogą spędzić, oczywiście na placu zabaw, ale mogą w końcu pogłaskać sobie te zwierzęta. Bitwa w sianie to jest coś, co w zeszłym roku zrobiło po prostu furorę. To były prawdziwe wojny i prawdziwe ściekanie się. Mogą po prostu usiąść i odpocząć, tak? Usiąść oczywiście wśród zieleń. Podsumowując, proszę Państwa,
dwa takie moje przemyślenia. Czyli poprzez to, że się bawiliśmy, poprzez to, że zmusiliśmy dzieci do myślenia, do rozwiązywania różnych zagadek, bo też było właśnie na przykład zagadka, znaleźliśmy jajko. No to no, gdzie? No to włóżmy je tam do tych jajek, co zebraliśmy z kurnika. Ale jednak ono może jest stare. No to sprawdźmy, czy jest stare, jak to sprawdzić. Przecież poznaliśmy budowę jajka, wiemy, że jest też pęcherzyk powietrza. Im starsze jajko, tym jest większy pęcherzyk powietrza, tym jajko jest lżejsze, czyli wypłynie z wody. Świetny eksperyment, bardzo prosty. Dwa jajka, jedno tonie, jedno pływa. Dzieciom się to naprawdę, to tak jak troszeczkę sztuczka magiczna, tak? Dzieciom się to podoba i poprzez takie właśnie doświadczenia lepiej potrafią zrozumieć to, co je otacza. Czyli stawiając to jajko w centrum, musieliśmy obejść, jak gdyby zrozumieć całe gospodarstwo, dlaczego ono wygląda tak, a nie inaczej. Przy okazji, jakie są gatunki zboża, czym karmimy te kury. No dosłownie mnóstwo pojawiło się rzeczy, które razem tworzą nam świetną otoczkę do poznania lepiej tego tematu. I stwarza nam podstawy pod dalszą nauką. A dla nas osób prowadzących zagrody edukacyjne, takim wspaniałym podziękowaniem są słowa: dzieci, to była fantastyczna lekcja. I wtedy wiemy, dlaczego, że dobrze wybraliśmy tę pracę. Dziękuję.